Cześć, tu Marta Skardano. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo będę opowiadać o innej firmie obrączkowej, której niezwykłe obrączki trafią do naszych salonów Cardano z początkiem 2021 roku. Mowa tu oczywiście o Zaczyku, który podbił serca młodych par swoimi niezwykłymi obrączkami zdobionymi drewnem, minerałami i metalami. W dzisiejszym filmiku będziecie mieli okazję zobaczyć unboxing właśnie z takimi obrączkami, które otrzymałam w prezencie. Zobaczę je pierwszy raz na żywo, więc jestem mega podjarana. Musicie wiedzieć, że te obrączki czekały prawie tydzień na moim biurku, bo szef nie pozwolił mi ich otworzyć przed nagrywaniem tego filmiku, a to dlatego, że zrodził się pomysł, aby pierwszy raz w Cardano wykonać test obrączek i sprawdzić, jak one będą się zachowywały w codziennym użytkowaniu. Będę te obrączki testowała przez około miesiąc, a rezultaty tych testów zobaczycie w dalszej części filmu, do którego serdecznie zapraszam. Nagadałam się na wstępie, a teraz przejdziemy do konkretów, czyli otwieranie obrączek. Generalnie ja nie należę do cierpliwych osób, więc przetniemy tutaj tą wstążkę, żeby szybciej to poszło. Okay. No na początek możemy się pozachwycać małym, ślicznym opakowaniem z motywem drzewa, który przypomina nam o tym, że obrączki są inspirowane naturą. Otwieramy. Okej. No widzę tutaj kopertę, pewnie z instrukcją obsługi, jak dbać o obrączki. Widzę tutaj też właśnie taki zestaw kosmetyczny, ale to na razie odłożymy na bok. I teraz przechodzimy do obrączek. Okej. Dobra, zobaczcie, jaka śliczna. To jest jedna z nich. Okej, i teraz czas na drugą. Tam. Proszę bardzo. A oto druga obrączka. Jak widzicie, obie obrączki są różne, ale to w sumie dobrze się składa. Mają one elementy wspólne. Jedna i druga jest wykonana z tytanu i specjalnie wybrałam sobie taki metal, ponieważ jest on lekki, przyjemny dla skóry, nie wchodzi w żadne reakcje alergiczne. Dodatkowo mamy tutaj zdobienie z kamyczkami. Jedna z nich ma tutaj na pewno noc kairu. Druga też ma taki delikatny paseczek z minerałami. I tutaj mamy troszeczkę turkusu, trochę tego różowego agatu. No i dodatkowo taką kropeczką nad i jest tutaj drewno z beczki po whisky. I to jest może taka pierdółka, ale ja tam lubię taką łychę sobie czasem wypić, więc to jest dla mnie taki miły dodatek. Szef się zaraz ze mnie śmieje. I tak, obie obrączki mają 5 mm na szerokość. Zespół Zaczyka też mi doradził wysokość taką minimalną w tych modelach, to jest 1,6. No i co więcej, tutaj jak widzicie, jedna jest totalnie taka polerowana, błyszcząca, druga natomiast jest w takim lekkim macie, co podejrzewam, że to jest specjalnie zrobione, bo jednak to drewno chyba na wysoki połysk być nie może zrobione. No i dobra, to były moje śliczne obrączki. To jest, na razie odłożymy je na bok. I teraz jeszcze zobaczmy resztę tej zawartości. Zobaczymy, co w tej kopercie jest, czy miałam rację. I mamy tutaj, są zasady użytkowania obrączek, także bardzo fajnie, bo jednak nie każdy może wie na początku, jak się z tym obchodzić, a tutaj mamy fajnie wszystko wypisane, także super, to jest to. No i tutaj w takim razie mamy wosk pszczeli do dbania o obrączkę drewnianą. I do tego wosku dołączona jest też ściereczka do nakładania tego i prawdopodobnie myślę, że do polerowania. Okay.
No, całe opakowanie mega fajne wrażenie na mnie zrobiło. Jestem bardzo zadowolona. Muszę pochwalić tej jakość wykonania tych obrączek. No i samo właśnie to opakowanie bardzo fajny efekt na mnie zrobiło. Co myślę, że jest bardzo ważne, zwłaszcza przy zamówieniach, które są no, drogą internetową tutaj przez Was wybierane. Ale dobra, no to jeszcze na sam koniec założę te obrączki i zobaczycie, jak one wyglądają na moich krzywych paluchach. Nie wiem jeszcze, czy tak na pewno będę je nosić, ale na razie prezentują się w ten sposób. Jestem bardzo zadowolona. Są takie śliczne, że o mój Boże. No na razie są piękne, dziewicze, niczym nie naruszone. Zobaczymy, jak po tym miesiącu użytkowania będą wyglądać. No i okej, no na razie to jest tyle. To były obrączki. A teraz przejdziemy do dalszej części testowej. Zapraszam. Cześć, pora na pierwszy test. Dzisiaj będę chciała wrzucić moje obrączki do pudełka z resztą biżuterii. Chcę zobaczyć, czy po kontakcie z inną biżuterią w dość ekstremalnych warunkach będą jakieś zauważalne rysy na moich obrączkach. Okej, zaczynamy. Wrzucam je do pudełka i potrząsam. Okej, zobaczmy. Okej. Na powierzchni w sumie nie widzę żadnych większych zmian. Wszystko dalej jest bardzo ładnie, a więc przeszły test. Cześć, tu Marta. Dzisiaj będziemy przeprowadzać test na wysokościach. Jestem troszeczkę niezdarą, czasami zdarza mi się, że biżuteria mi spadnie, a jak wiemy, obrączki są dość wrażliwe na urazy mechaniczne, dlatego dzisiaj sprawdzimy, czy te obrączki przeżyją upadek z wysokości przynajmniej 1 metra. Jeśli jesteście tego ciekawi, to zapraszam na dzisiejszy test. Okej, obrączki są już przygotowane. Jak widzicie, no stoją na wysokim meblu. Żeby Wam to udowodnić, to mam tutaj miarę. I mamy tutaj no ponad lekko 100 cm. A więc zaczynamy. Dobra, zróbmy zbliżenie. Najpierw pójdzie obrączka z nocą Kairu. OK, teraz druga. OK, pozbierałam obie obrączki. No ta ostatnia spadła dość niefortunnie, bo jeszcze się odbiła od mebla, ale jak zobaczycie, no są w całości. Nic się tutaj z nimi złego nie zadziało. Są ok. Przeżyły ten test. Dzisiaj pora na kolejny test. Sprawdzę, czy moja obrączka z nocą Kairu jest wodoodporna. Na co dzień myję z nią ręce, ale dzisiaj bym chciała sprawdzić, czy przy dłuższym namoczeniu coś się z nią będzie działo. Ok, uwaga. Czas start. OK, zostało ostatnie kilka sekund. Za chwilę ją wyjmiemy i sprawdzimy, czy jest cała. OK, właśnie ją wyjęłam, przetarłam już do sucha i nie zauważam tutaj jakichś zmian na niej. Powłoka dalej jest, jaka jest, wszystko jest w porządku. Także myślę, że obrączka zdała test. Cześć, pora na kolejny test. Dzisiaj zwykły dzień w pracy, czyli 10 tysięcy razy pukanie o szybę, milionowe otwieranie oraz zamykanie szafek z obrączkami, a także no, niekończąca się zabawa w otwieranie i zamykanie drzwi z
metalową klamką. Zobaczymy, jak obrączki to wszystko przeżyją. Cześć, witam Was po testach. Mam nadzieję, że Wam się moje filmiki podobały. Teraz postaram się powiedzieć Wam jakąś taką krótką recenzję tych obrączek. Generalnie nosiłam je przez ponad miesiąc codziennie. Zdejmowałam właściwie tylko do snu i do kąpieli. Także cały dzień one ze mną przeżywały. Starałam się kilka takich mocniejszych sytuacji dla Was nagrać, żeby Wam pokazać, że naprawdę ich nie oszczędzałam. I finalnie muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem, zwłaszcza, zresztą zobaczcie sami, generalnie tutaj jak mamy te dwie obrączki, każda z nich miała inną powłokę, jedna tutaj ta z nocą Kairu miała tą powłokę mocniejszą i to jest ta w wersji takiej polerowanej, natomiast ta drewniana miała na sobie warstwę z wosku pszczelego i to była taka lekko matowa wersja, troszeczkę słabsza. I faktycznie po tym miesiącu takiego intensywnego używania przeze mnie, momentami tutaj ta warstwa tego wosku się starła, ukazując naturalny kolor drewna. Może to być plus lub minus, zależy na czym Wam zależy. Jeśli, zależy na czym Wam zależy, okej, to się wytnie może, co? Może to być plus lub minus, zależy jak na to spojrzycie. Jeśli zależy Wam na tym, żeby to drewno faktycznie było takie naturalnie wyglądające, to jak najbardziej spoko. Mi też to też tak generalnie nie przeszkadza, zwłaszcza, że jeśli gdzieś tam na przykład chcę innego dnia, żeby było bardziej błyszczące, to sobie ją po prostu odwracam i sobie na nią patrzę z błyszczącej strony, natomiast jak bardziej mi się podoba mat, to sobie ją też odwracam i jest spoko. Generalnie to drewienko, nic się z nim nie dzieje, nie odbarwia mi się w żaden sposób, nie zauważyłam na nim żadnych tutaj zmian w strukturze, tylko tyle, że po prostu ta warstwa trochę zeszła, ale dostałam w pakiecie tą pastę taką woskową do dbania o tą obrączkę i faktycznie jak ją przewoskuję, to wygląda to lepiej. Najbardziej przyznam Wam, że jestem zadowolona z tej obrączki z nocą Kairu. Tutaj naprawdę z nią najbardziej poszalałam, bo nie wszystko też Wam nagrywałam, ale gdzieś tam jakieś odśnieżanie śniegu, spacer z psem, tutaj tarcie o różne rzeczy, więc podsumowując, ona naprawdę, powiem Wam szczerze, że nie zauważam nawet jakichś takich zauważalnych rys na niej. Brałam ją pod różne światło, tutaj też zaraz zrobimy zbliżenie, więc sobie zobaczycie. Ale rzeczywiście wygląda super. Podejrzewam, że długo tak jeszcze będzie, a w razie czego zawsze gdzieś tam będzie można ją odświeżyć, gdyby coś tam się z nią stało, więc tutaj też nie ma z tym problemu. Też dużym plusem, o którym się dowiedziałam od Zaczyka, jest to, że jeśli Wam się znudzi dany minerał, czy tam drewienko, które sobie pierwotnie wybraliście, to po jakimś czasie zawsze możecie sobie to wymienić na totalnie inny materiał. Więc to jest, uważam, naprawdę fajne, zwłaszcza dla osób, które lubią zmiany, lubią szaleć z kolorami. Podsumowując, ja daję dużą okejkę, naprawdę jestem bardzo zadowolona, są to świetne obrączki, jeśli szukacie czegoś mega oryginalnego, nawiązującego do natury i jesteście świadomymi tutaj klientami, którzy wiedzą, że to jest natura i faktycznie takiego efektu oczekują, to te obrączki są zdecydowanie dla Was. Ja generalnie mogę Wam jeszcze obiecać, że na pewno postaramy się nakręcić jeszcze inny filmik, gdzie troszeczkę szerzej opowiemy o obrączkach Zaczyka. A już od 18 stycznia na naszych targach obrączek będziecie mogli zobaczyć te obrączki na żywo i się nimi pozachwycać. Mam nadzieję, że cały filmik Wam się spodobał. Zachęcam do wystawiania nam opinii, komentarzy. Jak macie jakieś pytania odnośnie tych obrączek, śmiało do nas piszcie. Łapkę w górę dajcie i do zobaczenia następnym razem. Pa!